Witajcie serdecznie, dzisiaj krótka i szybka recenzja na temat wiertarki stołowej, bądź jak kto woli kolumnowej z firmy Macalister. Ktoś może mi powiedzieć, ale po co ty człowieku robisz teraz tą recenzję, przecież ta maszyna już jej nie ma w sprzedaży w Castoramie. Więc, po, jakiego, po jaką biedronkę ty w ogóle się tutaj teraz będziesz produkował? Po konsultacji z Adrianem z kanału HK, macie go gdzieś tutaj u góry, teraz, on robił krótką uniboxing i krótką prezentację tej wiertarki stołowej. Serdecznie pozdrawiam, Adrian. I okazuje się, że firma McAllister, to jest firma Airbauer, zaadoptowała teraz tą maszynę i oni zmienili nazewnictwo i zmienili troszkę kolorystykę. Bo firma Erbauer jest w innej, w innej kolorystyce. Wiertarka kolumnowa, jak sama nazwa wskazuje, jest to wiertarka stacjonarna. W tym przypadku tutaj jest zasilana silnikiem o mocy 700 W. Czy to jest prawda? Nie wiem. W każdym bądź razie nie udało mi się zatrzymać tej maszyny na żadnym z dostępnych tutaj wierteł i podczas żadnych prac nie wykazywała żadnych. Jakichś tendencji do tego, że silnik jest gdzieś za słaby. Jak na potrzeby Majsterkowicza, jest naprawdę przydatną maszynką. I tutaj wydaje mi się, że można, mogę spokojnie polecić do prostych, nieskomplikowanych prac, choć też i nada się do takich delikatnych bądź precyzyjnych wierceń. Co my tutaj w tej wiertarce dostajemy. Dostajemy uchwyt samozaciskowy, bezkluczykowy. Uchwyt jest do maksymalnego rozmiaru wiertła Fi16. Maksymalna głębokość wiercenia tej wiertarki to jest 80 mm, Tak podaje producent. Nie będę wnikał o co mu tam dokładnie chodziło. Tutaj zakres mamy dosyć wysoki, dosyć duży. Jeżeli chodzi jeżeli chodzi o całkowitą wysokość naszej wiertarki, to mamy tutaj, można powiedzieć, że z takim zapasem dwucentymetrowym będziemy mieli równiutki metr. Rura, ta kolumna, to jest FI-70, to jest jakaś rura cienkościenna, ona nie jest gruba, ale ona nie powoduje nam wyginania w żadną stronę. Ja mam ten większy model. Erbauer ma jeszcze model mniejszy, gdzie widziałem bodajże u Gizmo. Dzisiaj zresztą nawet oglądałem odcinek, bo dzisiaj jest niedziela. I tutaj widziałem właśnie, że Gizmo bardzo narzekał na tą maszynkę. Bardzo chętnie bym się dowiedział dlaczego. Ja tutaj w, tym, w tej maszynce powiem Wam szczerze, że nawet całkiem ładnie się to sprawuje, jeżeli chodzi o samą pracę. Ona ma minusy, do których zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o temat wyginania się podczas wiercenia, jeżeli korzystalibyśmy z tego dolnego stołu, to tutaj słyszałem, właśnie w innych markach, przykładowo Parkside, podobno odkrzywia się, odgina się podczas wiercenia gdzieś tam do tyłu. Tak słyszałem gdzieś tam na jakichś filmikach, ktoś pokazywał, czy to jest prawda. No to musicie odpowiedzieć sobie sami, a tu konkretnie do właścicieli, właśnie wiertarki Parkside. Ja tutaj robiłem już takie próby. Ta maszyna się tutaj nam nie odgina do tyłu. A przeważnie i tak pracuje tutaj na tym stole środkowym, górnym, czy jakby to tam ktoś nazywał. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której chowają się nam koła pasowe, i tam za pomocą mechanicznej zmiany po prostu zmiany ułożenia paska zmieniamy sobie ustawienia prędkości z samego Uchwytu z wiertełkiem. Ja mam ustawione na przełożenie, tak powiem, po naszemu na ustawienie środkowe, takie neutralne, gdzie obroty są i za wysokie, i za niskie, mi to w zasadzie wystarcza. Nie potrzebuję gdzieś tam super mega małych obrotów albo dużych. Na razie ten zakres mi potrzeba. Ten, który mam ustawiony mi wystarcza. I w, jeżeli będzie taka potrzeba, to tam zajrzę do góry i będę zmieniał. Pierwszym takim minusem, którym zauważyłem jest fakt, że podczas wiercenia, podczas nawet samej pracy jałowej, bardzo brzęczała ta obudowa. Musiałem sobie ją wyłożyć uszczelką, żeby troszkę przestała brzęczeć, bo było to strasznie irytujące. I w taki sposób pozbyłem się właśnie tego hałasu. A dlaczego on się tutaj generuje? Ze względu na to, że Montaż tej samej puszki jest na jakichś tam dziwnych wkrętach, które niespecjalnie chcą trzymać tą puchę, i powstaje tam nam taki dziwny rezonans. Następną rzeczą, która tak nie do końca mi się podoba, to jest samo napinanie paska na kołach. Tutaj mamy taką wajchę, i mamy tutaj takie dwa motylki, które nam, śruby dociskowe, które nam później blokują. Z drugiej strony mamy to samo, taki sam motylek, i żeby naciągnąć, trzeba po prostu tą wajchę mocno pociągnąć. Mogło być to troszkę dłuższe, mogło to być też troszkę inaczej skonstruowane. Zrobili to tak jak zrobili, jest jak jest. Po naciągnięciu dokręcamy te dwa niebieskie motylki, i to nam tutaj blokuje całość. Schodzimy niżej, schodzimy tutaj do. Samej pinoli, jest słyszalne. Tutaj ten dźwięk jest powodowany poprzez sprężynę, to po pierwsze sprężynę, która nam tutaj robi powrót całej pinoli, a druga sprawa to jest wyeliminowanie luzu tutaj na tej samej pinoli. Po opuszczeniu Nie wiem, czy to... Po opuszczeniu tutaj pinoli w dół powinniście widzieć. Spróbuję przybliżyć troszkę. O. Po opuszczeniu. Tu mi gdzieś jakaś uszczelka. O. Mamy tutaj rowek prowadzący, tutaj mamy śrubę z przeciwnakrętką, którą likwidujemy luz na tej samej pinoli. I tutaj się okazuje, że ten rowek jest tak troszkę średnio wykonany ze względu na to, że. Jest, był troszkę porysowany tutaj musiałem się pobawić pilniczkiem żeby wyeliminować ten luz i te zadziory i teraz to dopiero chodzi w miarę poprawnie stół jest wykonany ogólnie z odlewu aluminium tu jest on toczony i później jakoś tam przeszlifowany dupy nie urywa że tak powiem, ale nie jest jakoś tam tragicznie Także tu spoko. Oprócz tego stół posiada jeszcze nam regulację kąta pochylenia. Żeby do, y, zrobić tutaj ten kąt pochylenia, należy na dole w tym miejscu odkręcić śrubę. Ustawiamy sobie na jakiś zadany kąt. Jeżeli chodzi o samą podstawę, o której już wcześniej wspominałem, tutaj mamy zastosowaną blachę 4 mm, która jest w jednym kawałku. Wyciśnięta gdzieś tam na jakiejś dużej, ciężkiej prasie, i ona tak na dobrą sprawę robi tą swoją robotę. I ja nie zauważyłem tak naprawdę, żeby tutaj mi się gdzieś coś odginało. Po dokładnym i mocnym przykręceniu tutaj tych czterech śrub mocujących, wiertarka stoi naprawdę stabilnie, nic się z nią nie dzieje. Wiertarkę, żeby nie było, wiertarkę zakupiłem ze swoich pieniążków. I tutaj e, ja nie mam nic od firmy, ani Castorama, ani Airbauer, ani e, Macalister. Żadnych korzyści, czy to finansowych, czy to w postaci barterowych. E, dostajesz maszynę, ale zrób mi zarobistą recenzję. E, po zakupie tej maszyny dostajecie ją w pudełku dosyć dużym. Maszyna jest dosyć ciężka bo tutaj jest ogólnie rzecz biorąc masanet to 34 kg. I powiem wam szczerze, że no karton jest duży, jest mega niewygodny, ale i trzeba chwilkę poświęcić czasu na to, żeby ją poprawnie skręcić. Mm. Najważniejszą rzeczą w zasadzie w tej całej wiertarce jest właśnie ten uchwyt bezkluczykowy, który jest dostarczany w osobnym pudełku, jest schowany, jest ładnie zapakowany i musicie go sobie Sami, że tak powiem, nabić na samą pinolę. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą należy wykonać, gdyż niepoprawne nabicie może spowodować to, o czym się słyszy w internecie, gdzieś na jakichś recenzjach że bije mi cały uchwyt jest to totalna porażka i ogólnie maszyna jest do bani. Trzeba to poprawnie zrobić bardzo delikatnie. Można się pobawić w taki sposób, przykładając tutaj taki klocek. Wkładamy uchwycik, jedziemy w dół i delikatnie dociskamy, a już jak uchwyt nam złapie, stół można ściągnąć i spróbować, albo go opuścić w dół. I wtedy dobijamy już delikatnie młotkiem. I nie powinno być problemów. W zestawie, oprócz tego, co już wspomniałem, dostajemy takie, takie imadełko. To imadełko ma tutaj dosyć duży luz, który no, czasami przeszkadza, jeżeli chodzi o pracę. Ale dobrze, że jest. Nie trzeba czegoś trzymać w ręce. Jeżeli będę potrzebował sobie coś wywiercić włożę tutaj do środka, przykręcę, jest OK. Jeszcze w zestawie dostajemy komplet śrub, które nam moc... za pomocą których możemy przykręcić te imadło do samego stołu i w tym momencie już jest dosyć sztywno i nie ma problemu z samym wierceniem. Z tej strony, jak już wcześniej wspominałem, mamy samą tą rurę. I na róże jest zamocowana listwa zębata, która tak na dobrą sprawę jest przykręcana osobno tym pierścieniem niebieskim. Przykręcamy ją, ona ogólnie rzecz biorąc jest cała wykręcalna. Jeżeli chcemy opuścić albo podnieść maszynę, luzujemy z tyłu zacisk, stół dźwigamy bądź stół opuszczamy. To opuszczanie i podnoszenie też nie jest jakieś tam super mega precyzyjne, i bo to, ta przekładnia tutaj w środku, ona ma dosyć do, duży luz. Zobaczcie sobie, ile ja muszę przekręcić. O, teraz mamy zaciągnięte. No i do, dopiero teraz zaczyna mi się ten prawie, prawie calutki obrót. Teraz, żeby nie być gołosłownym, pokażę wam jeszcze, jeżeli byście się chcieli sugerować współosiowością samego stołu, do samej pinoli, do samego wiertła, zapomnijcie. Tak. Ja teraz wezmę aparat, zrobię zbliżenie ładne, ale odwrócę maszynę. Przejdę sobie tu. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Okay. Najbardziej lubię, kiedy y, bateria nie powiadomi mnie o tym, że postanowi się rozładować i wyłączy mi aparat. Mam nadzieję, że dużo filmu nie ucięło. W każdym bądź razie mam nadzieję, że nagrał się moment, w którym Wam pokazywałem, że uchwyt bił tu, nie bił, jeżeli chodzi y, o tym. A to najwyżej jeszcze powtórzę jeszcze raz ten urywek, i później go wrzucę. A teraz zapiąłem wirtło Forstnera i te wier tym wiertłem Wam pokażę jak to sobie radzi tutaj w materiale. Jak widzieliście, dwa razy wiertło razem z uchwytem się zatrzymało. Zatrzymało się właśnie dlatego, ale to nie stanął silnik. Nie zatrzymał się silnik, bo na audio cały czas słychać, że silnik chodzi. Tylko to jest to, co ja wam tutaj wspominałem. Tutaj właśnie o tej, o tej wajsze, wajchę przełóż. Janek, wajchę przełóż i ten wajch jest po prostu upośledzony, bo on jest za krótki i nie można mocno naciągnąć. Nie ma tutaj takiej regulacji gdzieś śrubowej. Według mnie powinna być regulacja śrubawa, śrubowa, a nie regulacja za pomocą takiej wajchy i później blokowania tych dwóch czpieni, które wychodzą tam ze środka. Samo nawiercenie to sobie tutaj spokojnie dało radę z tym... Nie robi żadnego problemu. Tutaj mamy drugie. I radzi sobie to całkiem przyjemnie. OK. Teraz Wam pokażę, że na uchwycie nie ma żadnego bicia. Zwróćcie uwagę tutaj na ten element. Jeżeli byłoby bicie, to w tym momencie wiertło będzie nam wpadało w taki rezonans. I to by było na tyle. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia, nara. Mi się wydaje, że to w zasadzie. Ta część materiału, którą Wam tutaj pokazałem, powinna Wam przynajmniej przybliżyć nieco temat, co kupić. Bo wiem, że jak byłem na etapie poszukiwania, właśnie wiertarki stołowej, to większość ludzi mówiła: A, człowieku, daj sobie spokój z tą maszyną. Dołóż sobie trochę pieniędzy i kup sobie Najlepiej byłoby używaną starą jakąś WS. Nie wiem, czy tam jest oznaczenie 12, 15, whatever. No, okej, okay. tylko że z takimi maszynami używanymi, to po pierwsze, też nie wiesz na co trafisz, ze względu na to, że nie znasz użytkownika, nie wiesz, kto tym operował, chyba że uda ci się, albo masz na tyle duże zaplecze, że możesz sobie pozwolić na. Remont takiej maszyny. Ja potrzebowałem wiertarkę po to, żeby wywiercić. Powawiłem się troszkę też w królika doświadczalnego, bo szczerze i uczciwie mówiąc, mało jest recenzji, jeżeli chodzi o te wiertarki. I teraz na sam koniec podstawowe pytanie, takie zasadnicze pytanie: czy jeżeli miałbym ją jeszcze raz dzisiaj kupić, czy pojechałbym i bym ją kupił? Tak, pojechałbym i bym ją kupił ze względu na to, że Mam tutaj na tą maszynę, miałem na tą maszynę kiedyś tam dwa lata gwarancji, i w razie draki, w razie W, gdyby się coś sypnęło, czy to silnik, czy nie wiem, coś by pękło, czy coś cokolwiek, no to w tym momencie jadę, oddaję do kastoramy. I tutaj wydaje mi się, że kastorama dosyć ładnie z klientami potrafi postąpić i jeżeli maszyna nie idzie do reklamacji, no to w tym momencie wymieniają na nową, albo Ci oddają pieniądze i sprawa jest czysta i załatwiona. Ona na warunki i potrzeby majsterkowania, takiego jak ja sobie majsterkuję, ona w zupełności wystarcza. I to w zasadzie na dzisiaj byłoby tyle. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.